Cześć wszystkim, witamy was w świątecznym odcinku. Nazywam się Filip Szymczak, a z drugiej strony... Michał Skóra. Zostaliśmy nominowani do zadawania świątecznych pytań. Nie możesz tak. Co? Czekaj, jeszcze raz. Do czemu? No, to przecież zaśmiałeś się. No dobra, to jest takie naturalne. To aha, jest no to takie... dobra, okej, okay, jeszcze raz. Cześć wszystkim, zostaliśmy nominowani do świątecznego odcinku. Będziemy opowiadać o świątecznych tradycjach, nominacjach i mamy tutaj w koszyku pytania, na które będziemy odpowiadać. Zaczynamy. Pierwszym pytaniem, jakie są twoje tradycje wigilijne w twoim domu? To myślę, że w moim domu, jak w każdym, jest śpiewanie kolęd, odpakowywanie wspólnie prezentów, no i nic więcej. Ja też lubię ten okres wigilijny, bo to jest czas, w którym spotykam się z całą moją familią. Możemy usiąść razem przy wigilijnym stole, opowiedzieć sobie różne historie, które wydarzyły się podczas całego roku, ale podobnie tak jak u Skóry, są to świąteczne kolędy, śpiewamy je razem z najbliższymi. Oczywiście jest to słynne 12 potraw, które często przygotowujemy jako rodzina, mamy taki podział. No i tak naprawdę rozdawanie prezentów, zresztą ktoś się przebiera za świętego Mikołaja i jest to wspólny czas, który miło nam mija po prostu. Maczy, ty się przebierasz za Mikołaja? Nie, ja nie. Zazwyczaj jest to jakiś starszy wujek, który ma taką specjalną brodę, bo święty Mikołaj ma brodę i tak to po prostu wygląda. Śmiało, zaczynaj drugie pytanie. Czego życzycie sobie samemu na święta w nowym roku? Na święta? W nowym roku. Tak. No przede wszystkim myślę dużo zdrowia. Ja też się przekonałem w tym roku na tym się trochę przejechałem, bo to zdrowie jednak jest najważniejsze. Oczywiście takie typowe świąteczne tradycje, czyli wszystkiego najlepszego i tak dalej, ale jednak uważam, że to zdrowie jest najważniejsze i bez tego ciężko z tym się ruszyć, a jeżeli to jest, to potem możemy każde przeciwności losu pokonać. Nie wiem jak to no ja bym się wygląda. Z tobą zgodził, że zdecydowanie bym życzył sobie zdrowia. Teraz akurat też dostałem kontuzję, więc myślę, że to będzie najważniejsze. Może też częściej, żebym widywał się z rodziną. No, myślę, że jak to będzie, to będą też minuty na boisku, więc będziemy szczęśliwi. I będziemy mogli pokazać swój potencjał w końcu. Tak. Lecę z następnym. Najlepszy i najgorszy prezent, który dostałeś? Ciekawe pytanie. Myślę, że każdy prezent, który dostałem, jest jakiś wartościowy. Więc myślę, że najgorszego, jeżeli miałbym wybierać jakiś najgorszy prezent, to w sumie nie wiem. Wybrałbym najlepszy. Najlepszy to myślę, że buty piłkarskie dostałem, jak byłem młodszy, więc z tego bardzo się cieszyłem, ale najgorszego nie miałem. Ja też uważam, podobnie jak Skóra, że jednak te prezenty, które dostajemy, są dla nas cenne, no bo to jednak ktoś się stara nam to dać, sprawić nam jakąś radość, więc nawet jak ktoś nam nie pasuje, to nie powinniśmy mówić, że tak nie jest. Ale ja mam taki jeden swój taki specjalny, kiedyś dostałem taką koszulkę z 4F-a, bez lokowania produktu, ale no jednak to był taki trochę nietrafiony prezent, a jeżeli chodzi o najlepszy, to też tak ciężko mi powiedzieć, bo sporo było tych prezentów z roku na rok, które czymś nowym mnie zaskakują, także ciężko taki top jeden znaleźć. A rózgę dostałeś? Nie, rózgi nigdy. Ja zawsze jestem grzecznym, poukładanym chłopcem, także jasne. Nic takiego nie było. Ulubione potrawy wigilijne? O, no to jest ciężkie pytanie, bo ja ogólnie... Lubisz zjeść, nie? Nie, właśnie nie. Właśnie na Wigilia to jest trochę dla mnie specyficzny moment, bo tam jest dużo potraw rybnych. W ostatnim roku dosyć tak się przełamałem, jeżeli chodzi o ten aspekt, bo tych ryb tak za bardzo nie lubiłem jeść, ale wiem, że teraz są one potrzebne i odnośnie też mojej diety i tak dalej. Wiele tych ryb zostało wprowadzonych, także nie mam jakiegoś takiego top 1, ale na pewno będę według tradycji skorzystam wszystkich 12 tych posiłków i staram się wszystkie tam chociaż troszeczkę dziubnąć tych potraw. No nie, no ja przepadam też za wszystkimi, lubię rybę. Szczególnie myślę, że przepadam nad barszczem z uszkami mojej babuni, jest najlepszy. W sumie każdy by tam pewno tak powiedział, więc pierogi. U mnie akurat jest tradycją w domu, to jest niespotykane tak w Wielkopolsce, to są gołąbki z samym ryżem i z sosem pieczarkowym. Więc no, też taka tradycja niespotykana.
Tak, no ja barszczyk też zawsze zjem i też właśnie u mnie akurat w domu jest tak, że moja babcia mieszka 5 km od drugiej babci, także jednego dnia mam dwie wigilie, także A, no mówiłem, że lubi nie powietrze. więc muszę troszkę umiarkowanie, trochę 50% tutaj, 50% tutaj zjeść, więc u jednej babci też jem właśnie pierogi, też jest taki właśnie taki specjał, a u drugiej właśnie ten taki barszczyk też jak najbardziej na tak. Teraz twoja kolej. Nie, ja Moja? czytałem przecież No. potrawy wigilijne. Co ty, odbij się, chłopie. Kto przynosi u ciebie prezenty? Święty Mikołaj, Gwiazdor, Dzieciątko. U was to na Śląsku jest jakoś inaczej, czy nie? No, w sumie tu wszystko to łączymy tak jakby. No. Wszystkie te nazwy są spotykane. No ale myślę, że nie, że to Święty Mikołaj. Albo Gwiazdor w sumie, bo też spotykamy się wszyscy w jednym pokoju. No teraz to akurat siostra też jest starsza, taka już ma 15 lat, więc też wie, że albo nie będę tego mówił. Jeszcze zobaczę. No, wypatrujemy po prostu pierwszej gwiazdki i było tak na. Jak byłem młodszy, to że albo przychodził Gwiazdor, albo Święty Mikołaj, ale nie było tak jak u ciebie, że ktoś się przebierał, tylko po prostu przychodziliśmy, a prezenty były pod choinką. Wiesz, A. on przychodził, dawał prezenty i już. Jasne, jasne. No to u nas było trochę inaczej. Akurat moja babcia tam mieszka koło Jarocina i zawsze było tak, że ma taki duży dom z gospodarstwem i zawsze całą rodziną się zbieraliśmy i po tej wigilii zawsze siadaliśmy na takich sofach i czekaliśmy właśnie, aż ten gwiazdor przyjdzie. U nas był gwiazdor, bo zazwyczaj jest tak, że Święty Mikołaj przychodzi tego 6 grudnia, a gwiazdor z 24. Nie wiem, u was może trochę No nie, inaczej, no ale u to nas jest... tak samo właśnie, Okej, dlatego okej. mówiłem, ale Ja okej, trochę okay. Jak musiałem mnie słuchasz, to wyprostować. wiesz, no ale Jasne, okej. jasne. I tak, i czekaliśmy po tej wigilii właśnie, aż ten gwiazdor przyjdzie. Zawsze był to właśnie tak, jak się potem dowiedziałem, bo jak byłem mały, to oczywiście wierzyłem w te święta i to wszystko. To było takie tak bardzo fajne. Teraz Ale też to... wierzę, ale już tak trochę z innego punktu na to Ale ty patrzę. mówisz, że co, że Mikołaj nie istnieje, czy co? Nie, oczywiście, że istnieje. Także tylko trochę w inny sposób. Jak doświadczeniem czas mija, to bardziej to rozumiesz te wszystkie inne rzeczy. I tak jak mówiłem, no siadamy do tej sofy, czekamy, aż ten gwiazdor ze swoim workiem prezentów przychodzi, zawsze by te prezenty były podpisane i je rozdawał nam i każdy się cieszył mniej Czyli lub podobnie. więcej. Tak, myślę, że tak. Najlepsza historia świąteczna z dzieciństwa. Mój. Ciężkie pytanie, daję do myślenia. No, też muszę pomyśleć. Najlepsze z dzieciństwa. No myślę, że każdy jako młody chłopiec, czy jako młode dziecko czekał właśnie na tego gwiazdora, no bo No, no tak. jednak ta wigilia i tak dalej, wiadomo, jest ważna, ale myślę, że my jako młodzi wtedy tego nie dostrzegaliśmy i czekaliśmy na tego świętego Mikołaja, także myślę, że No, o to. prezentach głównie się Tak, no myślało. teraz jest Też trochę inaczej, no tak mi bo się teraz, wydaje. tak jak mówisz, też rzadko teraz do domu jeździsz, ja też do babci też, jak jest sezon, to też ciężko się wybrać, także teraz dostrzegamy trochę, na to inaczej patrzymy, bo jednak teraz dostrzegamy, że ten czas z rodziną jest bardzo ważny, a wcześniej jednak no, byliśmy trochę zapatrzeni na te prezenty, więc tak No. to wyglądało. I też się zgodzę z tym, że myślę, że z dzieciństwa to było tak, że głównie czekało się na święta po to, żeby dostać jakiś fajny prezent. Niż tak się nie zwracało uwagi, bo jednak jak byłem młodszy, to cały czas praktycznie przebywałem z rodzicami czy z rodziną, a teraz jak się jest troszeczkę starszym, to po prostu ten czas się bardziej jakby szanuje i czeka się po prostu, żeby spotkać się, zjeść wspólnie, Tak, pośpiewać porozmawiać. i spędzić ten czas właśnie wspólnie z rodziną. Tak. Więc tak samo jak ty, czekałem na prezenty. Dokładnie. Patrzę w miskę, skończyły nam się wszystkie pytania. To kończąc ten odcinek, życzymy Wam zdrowych i spokojnych świąt. Wiemy, że okres ten pandemii jest trochę specyficzny i jednak te święta mogą być w jakimś stopniu ograniczone, ale przede wszystkim, tak jak mówiliśmy na początku tego odcinku, życzymy dużo zdrowia. Jeżeli będzie taka możliwość, to spędzenia go w gronie najbliższym i postarajmy się zachować to bezpieczeństwo zdrowym rozsądkiem i tyle. Z mojej strony też zdrowych, wesołych świąt. I co? Widzimy się. Widzimy się w nowym roku i mamy nadzieję, że te cele, które sobie postawiliśmy przed początkiem sezonu, uda nam się je wykonać i wszyscy razem będziemy wspólnie zakończeni. I żeby za dużo nie jeść, nie? W No, za sumie. dużo też, nie? Bo potem przyjdziemy i wy się nas sprawdzi, także ile No, ważymy, jak właśnie tutaj tkanka od razu tłuszczowa, także pozdrawiamy Wiśnię. tak, wszystkiego dobrego. Nic nie będę jadł w ogóle. Absolutnie. Także wszystkiego dobrego, Wszystkiego trzymajcie się. dobrego. Jak jesteś gotowy, to odpalaj.
chociaż tym dzwonkiem, stary. No, no to, to nie wiem, co ja na pewno dzwonka nie rytkam. Dawaj. To ja mam mówić, tak? A co mam powiedzieć? Mam cię wystawić? No, licha skóra się, ja tylko tak. No nie, to ja ci powiem, jest szymi skóra po prostu. Nie będzie. O, szymi skóra, no i to, brawo, no i to mi się podoba, no. Cześć wszystkim, witamy was w świątecznym odcinku. Zostaliśmy nominowani, razem ze mną jest skóra i będziemy opowiadać wam nasz... Masakra. No teraz już bez stresu, już każdy wie, że... Że już nie będziesz mówić pod kamerą. Opowiadać. No bo ja nie mogę z tobą przy takich rzeczach, no bo się od razu śmieję, jak na ciebie patrzę.